Radio Wnet, www.wnet.fm. Trzecia godzina poranka Wnet, Tomasz Wybranowski, dzisiaj ze Skwierzyny. Halo z Skwierzyna, halo Warszawa. Poseł Jarosław Sachajko, witam serdecznie. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. W Warszawie poseł Jarosław? Tak, oczywiście, w pracy. W pracy, no właśnie. Poseł Jarosław Sachajko zawsze w pracy, z małym wyjątkiem. Ja myślę, że kiedy poseł usłyszał, że jesteśmy w drodze i tym razem z nurtem Warty, to przypomniał sobie poseł Jarosław Sachajko wizytę gdzie? W Orchówku, pod Włodawą, kiedy spod pięknego klasztoru rozmawialiśmy sobie o kwestiach rolniczych. A może kiedyś zabierzemy posła Jarosława Sachajko w podróż z Radiem Wnet, co? Bardzo chętnie jeżdżę po całej Polsce, spotykam się z rolnikami, więc nie będzie problemu, że i razem z Radiem Wnet przeprowadzić trochę takich spotkań. No właśnie, fantastycznie, więc to na pewno zrobimy. Natomiast jest pan, przypomnę, szefem Sejmowej Komisji Rolnictwa i złożył pan zawiadomienie do ABW i Urzędu Ochrony Konkurencji w kwestii sprzedaży w Polsce cukru poniżej kosztów właśnie produkcji tego cukru przez zachodnie cukrownie, ale takie małe déjà vu. Nie wiem, czy pan pamięta, panie pośle, ale właśnie dokładnie rok temu, kiedy rozmawialiśmy w Orchówku podczas trasy Wracamy do Źródeł, zwracaliśmy na to uwagę i również zwracałem uwagę na jedną rzecz, jak bandycki sposób rozstrzelano cukrownię na ścianie wschodniej. Oczywiście, to był przełom lat 90. i 2000. Totalny liberalizm, jaki panował za rządów Buzka, a później Millera, to było dwóch premierów, którzy mówili, że rynek sam wszystko wyreguluje i wyregulował rzeczywiście. Doprowadził do zapaści rynku cukru, 78 cukrowni, nagle zostało tylko 18, a w polskich rękach tylko 7. Tak, po prostu chwilę się okazało, że właściwie nie mamy cukrowni w naszych rękach. I nie wiem, czy w tej chwili nie mamy powtórki z rozrywki. No właśnie, powtórka z rozrywki. Krajowa spółka... Tak. Powtórka z rozrywki. Jeszcze przypomnę, że poseł reprezentuje właśnie ten okręg chełmsko-zamoński, gdzie właśnie słynął ten okręg, słynęły te województwa właśnie z cukrowni. No i teraz praktycznie poza Werbkowicami i Strzyżowem, niemieckim Strzyżowem. Nie dlatego, że przeszedł w ręce niemieckie, ale w ręce zachodnich sąsiadów. Ta sytuacja nie jest najbezpieczniejsza, najlepsza, no ponieważ te wszystkie plantacje padły. Ale właśnie wracając do tego zawiadomienia do ABW i Urzędu Ochrony Konkurencji, zadał tam pan szczegółowe pytania, bo chyba nikt w tym momencie w sposób precyzyjny nie pyta również o to, co dzieje się w siedzibie toruńskiej Krajowej Spółki Cukrowej. No, mamy zmianę prezesa, to już jest druga zmiana prezesa zarządów Prawa i Sprawiedliwości, a jednocześnie pan prezes Henryk Wnorowski, jak był jeszcze prezesem, mówił, że sytuacja w spółce jest wymagająca. No jest wymagająca, bo spółka ponosi straty. Ja już w listopadzie ubiegłego roku przygotowałem taką konferencję Przyszłość cukrownictwa w Polsce. Tam plantatorzy, związki plantatorów obawiały się o to, co będzie po uwolnieniu rynku cukru. No i niestety ich obawy się sprawdziły. Nagle w całej Unii Europejskiej wzrosła produkcja cukru o 24%, w Polsce o 10%. Mamy ogromną nadwyżkę cukru i w sklepach można znaleźć cukier po złoty 29, a może jeszcze taniej. No i ja zwracam uwagę, że ta cena cukru jest tańsza niż cena wody. Do produkcji wody no, potrzebna jest tylko butelka i aby to nalać. Nie trzeba żadnej rośliny, jest to produkcja energochłonna, w przeciwieństwie do tego, co jest przy cukrze. Bo tutaj pół roku plantator buraka musi pracować, całe mnóstwo maszyn jest zaangażowanych, później mamy zbiór, później trzeba cały proces technologiczny przeprowadzić, zapakować, do sklepu wywieźć, sprzedać. No zupełnie nieporównywalna produkcja. No i szacuje się, że produkcja kilograma cukru to jest złoty 50, złoty 70. O to również pytam w interpelacji, którą do ministra złożyłem, żeby powiedział tak naprawdę, jak wyglądają te koszty
produkcji u nas w cukrowniach tych niemieckich, bo trzy grupy cukrowni należą do spółdzielców niemieckich. I obawiam się, że one właśnie znacząco zaniżają tę cenę cukru, bo mogą. To są ogromne cukrownie, znacznie większe niż Krajowa Spółka Cukrowa i mogą w krótkim okresie czasu zaniżyć cenę sprzedaży po to, żeby przejąć pozostałe cukrownie, które są w polskich rękach. Powiem, że to jest tylko 7. 7 cukrowni obsługujące 40% rynku, czyli łakomy kąsek. Bo jeżeli nie będzie tej polskiej spółki cukrowej, to plantatorzy będą dostawali jeszcze niższą cenę za swoje produkty, a później się okaże, tak jak to było w latach 2000, że tak właściwie to można te cukrownie rozebrać, maszyny wywieźć i w Polsce nie będzie uprawy buraka cukrowego. Wydaje mi się, że ci wszyscy, którzy podejmowali te decyzje, panie pośle, zasługują na Trybunał Stanu, ja to mówię wprost, ponieważ chociażby patrząc pod kątem mojego ukochanego Wożyczyna na Zamojszczyźnie, patrząc nawet na to, że zniszczono, wysadzono w powietrze nawet zabytkowe budynki, zabytkowe maszyny, kominy, za które życie oddawali nasi dziadkowie i pradziadkowie, to nie wahałbym się kogoś takiego postawić pod Trybunał Stanu. To taka moja refleksja prywatna, osobista, wspomnienie z tego, co działo się na Zamojszczyźnie, za co słuchaczki i słuchaczy, przepraszam, ale jest to temat bardzo drażliwy w tamtym zakątku naszego pięknego kraju. Natomiast czy wierzy pan, że w to, co opowiada pan Krzysztof Ardanowski, że właśnie Narodowy Holding Spożywczy uzdrowi również sytuację w Krajowej Spółce Cukrowej? No, jeżeli ja słyszę rzecz pod tytułem, że Krajowa Spółka Cukrowa musi dywersyfikować produkty, to ja to rozumiem jedno. Polacy muszą produkować tego cukru jeszcze mniej. Trzy kropki. Dobrze myślę, panie pośle? Poseł Kukiz 15, Jarosław Sachajko, moim państwa gościem w Poranku Wnet. Panie redaktorze, na razie tak naprawdę nie wiemy, co pan minister Ardanowski zrobi. Ja z nim pracowałem prawie 3 lata w Komisji Rolnictwa i jego wypowiedzi napawały mi wielkim optymizmem. W tej chwili w telewizji również słyszymy takie opowieści, ale nie widzimy projektów ustaw. To, o czym pan mówił, aby postawić ministrów, poprzednich ministrów przed Trybunałem Stanu, ja się z tym zgadzam. No, to jest coś niebywałego, żeby stracić tak wielki przemysł przetwórczy, i nikt za to nie odpowiedział. Po prostu zginęło. Podobnie ze sprzedażą bezpośrednią. Od 2004 roku rolnicy mogli, zgodnie z unijnymi przepisami, sprzedawać swoje produkty do sklepów. Przetworzone produkty do sklepów, tak jak jest to w Europie Zachodniej. A co mówili nasi ministrowie? Mówili, że nie można, bo Unia nie pozwala. I do czego doprowadzono? Że 1 000 000 małych gospodarstw zbankrutowało, nie ma ich. Polacy wyjechali i mamy całe mnóstwo obcych hipermarketów, supermarketów, które sprzedają swoje produkty, bo nie polskie produkty, bo mówią, że ten nasz polski rolnik ma za małe partie, nieunormowane partie. No tak, ale w innych zakątkach świata i Europy, panie pośle, właśnie ten mały rolnik dobrze sobie żyje, ponieważ stać go na to, żeby ekologicznie uprawiać różne uprawy i ekologicznie żywić społeczeństwo, naród swojego kraju. U nas jeszcze to jakoś nie dochodzi do świadomości, czy po prostu jest to celowe działanie, że ta chemizacja, rozmawialiśmy przecież wtedy też i o pszczołach, i o tych opryskach, o tych wszystkich historiach i tak dalej, no gdzieś tam nie trafiają do świadomości, czy po prostu my, panie pośle, poseł Kukiz 15, Jarosław Sachajko, szef Sejmowej Komisji Rolnictwa, moim państwa gościem, czy my jednak musimy tę świadomość również jako wolne media, Radio Wnet, podnosić w świadomości Polaków? To, o czym pan mówi, to nie trafia do świadomości polityków. Oni z jakichś dziwnych powodów cały czas hamują i niszczą tę produkcję ekologiczną. W Austrii to jest 24%, w Danii 30% to jest produkcja ekologiczna, a w Polsce 1-2%. I to jeszcze duża część z tego wyjeżdża później do Niemiec, tam jest przetwarzana i później ewentualnie wraca do naszych sklepów właśnie z tą zdrową, ekologiczną żywnością znacznie drożej.
I to jest kierunek, w którym powinniśmy pójść, bo jeżeli jemy żywność wysoko przetworzoną, schemizowaną, to później chorujemy, źle się czujemy i się mówi choroby cywilizacyjne. Jakie one cywilizacyjne? To właśnie są choroby odżywieniowe, jak jemy byle jak, byle co, to później tak się dzieje. Całkiem niedawno w Kalifornii firma Monsanto dostała ogromną karę, tam chyba 293 miliony dolarów dla jednego z ogrodników, który właśnie ma nowotwór. No i zgodnie z tym, co sąd stwierdził, jest to spowodowane używaniem Roundupu. I wszystkie środki ochrony roślin nie są bez wpływu na nasze życie, na nasze zdrowie, na nasze samopoczucie. Dlatego ten rynek żywności ekologicznej tak dobrze rozwija się w Europie Zachodniej, bo oni do tego dojrzeli. Polskie społeczeństwo też do tego dojrzało, tylko nie ma gdzie kupić tej żywności. A jak ktoś chce założyć gospodarstwo ekologiczne, to nagle ma tyle utrudnień, tyle biurokratycznych no, papierków, tak kolokwialnie to nazwę, że jest to nie do przejścia. Podobnie jak było nie do przejścia, sprzedaż żywności w sklepach przez rolników tej żywności przetworzonej. Takie projekty mamy. Jest to opisane w ramach obywatelskiego programu rolnego Kukiz 15. On jest dostępny na stronie sahajko.pl. Zachęcam wszystkich do zapoznania się z tym, bo inna polityka rolna jest możliwa. Oczywiście. Jest ona opisana w tym obywatelskim projekcie rolnym. No i mam nadzieję, że minister Ardanowski z tego skorzysta, bo naprawdę nie można dłużej czekać na zdrową polską żywność. A my o tym cały czas mówimy. Czego przykładem jest poseł Jarosław Sachajko, szef Sejmowej Komisji Rolnictwa, który często i gęsto gości na łamach na antenie Radia Wnet. Dlaczego gości? Bo mówi wprost tak jak jest. Dlaczego? Bo zależy mu na losie Polek i Polaków. I raz jeszcze, panie pośle, dziękuję za to, że też od czasu do czasu wspomina pan tych wszystkich, którzy wyjechali poza granice Polski na wyspy do Stanów czy Niemiec. I za to wielki ukłon i wielkie podziękowanie. I pozwolimy sobie jeszcze zadzwonić, jaki jest ciąg dalszy pana interpelacji piątkową porą, kiedy będziemy w Kostrzyniu nad Odrą. Zgoda? Dziękuję ślicznie. Oczywiście bardzo mi jest miło właśnie kontaktować się z obywatelami za pośrednictwem fal Radia Wnet. Naprawdę bardzo ciekawe radio, wydające również gazetę. No, jedna z lepszych gazet, jakie czytałem. I my się też cieszymy. No może jeszcze czasem poseł jakiś by felieton napisał, byłoby super i o tym też trzeba porozmawiać. Jarosław Sachajko, dziękuję i do usłyszenia w piątek, panie pośle. Dziękuję. Radio Wnet w drodze. Radio Wnet, www.wnet.fm.